witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym malutkim programie chciałem opowiedzieć kilka słów na temat oddychania. Otóż i też takie pewne metody oczyszczające nasz organizm z negatywnych energii. A więc oddychanie jest bardzo ważnym czynnikiem w prawidłowym funkcjonowaniu naszego metabolizmu, w prawidłowym funkcjonowaniu naszego serca, w prawidłowej cyrkulacji krwi. Jest to jeden z najważniejszych procesów, w zasadzie, który uaktywnia nasz organizm. A więc oddychanie, możemy zrobić pewne takie ćwiczonka, nastawiając się mentalnie, żeby energia prana doszła do pewnego organu w naszym organizmie. A więc wdychając w płuca, pełne płuca energii, mentalnie koncentrujemy się na chorym organie, na przykład boli nas noga, czy kolano, czy stopa. Wysyłamy w to miejsce energię, która idzie z płuc. Jest to czysta, świetlista energia, przechodząca przez cały nasz organizm, dochodząca do naszego kolana, dochodząca do naszej stopy. Jeżeli wdychamy powietrze, musimy uświadamiać sobie, że energia negatywna z kolana odchodzi. Czyli wdech i automatyczne myślenie o na przykład danym organie, który jest chory, że energia z tego danego organu, po prostu zła energia, czarna energia odchodzi, jest jakby wydychana przez kolano. Musimy sobie uświadomić, że biała energia prana z płuc wkracza w nasze kolano, czy w naszą stopę, czy w nasz brzuch, czy w naszą wątrobę, czy w nasze serce, w zależności od tego, co mamy chore. I jeżeli wydychamy, to po prostu ta energia negatywna jest jakby usuwana z tego danego organu. Możemy też zrobić to w taki sposób, że jakby wyprowadzić tą energię z tego organu na zewnątrz, od razu wyobrażając sobie, że energia uchodzi z tego organu na zewnątrz. Lub możemy myśleć, że energia negatywna przechodzi do naszych płuc i razem z naszym powietrzem wydychanym zostaje wydalona automatycznie z naszego organizmu. Jest to ćwiczenie mentalne tak zwane, które pomoże nam usunąć pewne bloki energetyczne z naszego organizmu, jak również pomoże na to, żeby dana noga czy dany organ naszego ciała odżywić energetycznie praną. Czyli po prostu wdech, koncentrowanie się na danym organie, w którym jest potrzebna pomoc i wysyłanie temu organowi świetlistej białej energii, która idzie z prany, z powietrza, które wdychamy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I dzięki temu po prostu będziemy odżywiać energią chory organ. Na marginesie chciałem Państwu też skomentować, iż nasza firma na Teneryfie produkuje podkładki Aronit Superhuman. Dodam, że podkładka nie ma żadnego związku z innymi podkładkami, które się produkuje w tej chwili w Polsce, ponieważ są osoby, które zaczęły właśnie produkcję też innych podkładek. Dodam, że te podkładki naszej firmy musi pisać Energy a Aaron. W ten czas Państwo zakupicie naszą podkładkę naszej firmy. Także to jest właśnie ta średnia podkładka, która jest A5, która służy do harmonizowania struktur wody. To jest właśnie ta średnia podkładka. Kładąc dzbanek na takiej podkładce, woda się zharmonizuje, ma bardzo dobrą wibrację i możemy pić naprawdę zdrową wodę, która usunie depresję, rozwinie nam czakry serca, możemy mieć więcej miłości, więcej spokoju, więcej takiego relaksu w sobie. To jest właśnie ta podkładka. Mamy podkładkę tą dużą, która też ma ten sam efekt jak ta średnia. I jest też służy do harmonizowania struktur wody. Możemy kłaść dzbanek ze szkła, z porcelany na takiej podkładce i dane struktury wody po prostu się zharmonizują, lub soku, lub owoców. To jest właśnie ta podkładka. Mamy też Aronit Personal, który służy do harmonizowania organizmu, znaczy się do odpromieniowania organizmu przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym i elektromagnetycznym. To jest właśnie ten odpromiennik. I mamy odpromiennik Home Office, który służy do zabezpieczenia biura, mieszkania. No to właśnie jest ten odpromiennik, który nam w tym pomoże. To jest właśnie ten odpromiennik, który polecam Państwu. Jak również nasze aukcje są na linku pod naszym YouTube'em. Można tam skorzystać, można zajrzeć w wolnych chwilach. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.